Niki, czy ktoś jest jeszcze u ciebie na chacie? Cześć. To jest chyba napad. Przecież to... No, wiadomo. Dobra, chłopaki, bracie. O nie, ja spadam. Czekajcie! No, cześć, Amelia. To ty... Czego ty chcesz? To już cię odwiedzić nawet nie można. James! No proszę, nasz braciak. Dziewczyny, uciekajcie! Ja oknem najchętniej! Ała! Czekaj! Ty nigdzie nie pójdziesz. James, zostaw ją. Ciągle ta sama gadka. Czy ja się kogoś posłucham? Ale... Zostaw mnie, proszę cię. Czego ty ode mnie chcesz? James! Szukałem cię z moimi braćmi przez tyle lat. Nie odpuścimy ci. Możecie mnie zabić, ale zostawcie Amerię w spokoju. Viper! Myślisz, że ja się was wszystkich posłucham? Mógłbyś chociaż raz odpuścić. Proszę cię, mam się słuchać zdrajcy? Nie zrobiłem tego bez powodu. Jeśli ci każemy kogoś zabić, to masz to zrobić. Tak w ogóle bez powodu. A co myślałeś? Po to tu jesteś. Mogłem mieć normalne życie normalnych rodziców. Ja też mogłem, ale rodzice nie są mi do niczego potrzebni. No i właśnie widać, jaki ty jesteś. Ty weź się w końcu zamknij. Myślisz, że ja tego chciałem? Też chciałem żyć normalnie, no ale co? Takie jest życie, jestem kim jestem i tego nikt nie zmieni. Ale chociaż ty byś mógł sam. Proszę was, przestańcie! Kiedyś tak samo będziesz niezależny. Wiele przez życie przeszłem. Jestem teraz taki... Nie sądzę, żebym mógł się zbuntować. Słuchaj się, braciszka, słuchaj. Zobaczysz, jak to wszystko wyjdzie. Ameria tak samo się zbuntuje. Ona taka nie jest. James, czy przypadkiem ciebie nie... wiesz co? Sama to zobaczysz. Za 2-3 dni. No jasne, uważaj, bo już się taka stanę. Sama zobaczysz. Mógłbyś przestać chociaż ją prześladować. Zabronisz mi? No a co? I po co ścigasz ze swoimi braćmi Bóg wie kogo? Co z tego będziesz miał? Raz się żyje. Nic już nie można zrobić. Mógłbyś chociaż się zmienić, ale mi się nie chce. Wolę tak, jak jest teraz. Viper! Viper, proszę, obudź się! Będzie tak jakiś czas. Jeśli do mnie nie dołączysz, to zaraz mu poprawię. Proszę cię, czego ty od nas chcesz? Myślisz, że czemu za tobą chodzę? Masz wielkie umiejętności. Chcę, żebyś do nas dołączyła. Ale ja nie chcę, bo ja nie chcę zabijać. Zobacz, jakie jest twoje życie. Chcesz tak żyć do końca swojego życia? Nie, ale ja nie chcę zabijać. Zemścisz się chociaż na niektórych. Zobacz, wszystko wyjdzie na dobre. Jakim ja teraz jestem. Wszystko jest normalne. W szkole mnie nie wyzywają. Jest w porządku. Tutaj tak samo. Wiesz, ja przynajmniej cię nie lubię. Każdy ma swoich wrogów, ale ja mogę to zmienić. Nie, ty tego nigdy nie zmienisz. Proszę cię, zostaw mnie w spokoju. Vipera szczególnie. Ten zdrajca zasługuje na śmierć. Dlatego, że nie zabił jednej dziewczyny. Uciekła z domu, zdradziła swoją rodzinę. Proszę cię, zostaw nas. Nie, dopóki go nie zabiję. Proszę cię, ulecz go. Nie ma takiej opcji. Proszę cię. Dziewczyny nam zwiały. Że co? Zgubiliśmy je. Świetnie. Wracamy do OZ-u. Zaraz do was dołączę. Jasne. Proszę cię. Nie, nie zrobię tego. Jeśli to zrobisz, to dam ci to, czego chcesz. Czyli? Proszę cię. Dobra. Zrobię to. Dziękuję. Pod jednym warunkiem. Jesteś z nami. Dobrze. Viper! Masz, czego chciałaś. Idziemy.
Dobrze. Ameria, co się dzieje? Chciałam, ja... To wszystko dla ciebie. Chciałam, żebyś żył. Muszę być z Jamesem. Viper, przepraszam.